Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu, witam was w kolejnym odcinku z kariery Rakowen Częstochowa. Dzisiaj gramy ze Śląskiem Wrocław i ŁKS-em Łódź, jedne z najsłabszych drużyn w Ekstraklasie. Na tym oczywiście zapisie, no czyli zakładając logikę Ekstraklasy, powinniśmy się bardzo męczyć i na koniec jeszcze przegrać. Miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Mam nadzieję, że poprowadzi nas do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz na wyjeździe. Dajmy z siebie wszystko. Zaczynamy to spotkanie. Ładnie tutaj Szczepański się przedarł, podaje do Kuna. Ten ma bardzo dużo miejsca, spokojnie minął obrońcę. Kun w polu karnym, podaje do środka. Szczepański chybił celu tylko słupek. A mogło być tak pięknie. A niestety skończyło się jak zawsze. Pięknie tutaj Esposito opanował tą piłkę. Zagrał na skrzydło Pich. Ma zdecydowanie za dużo miejsca. Dankowski nie dał rady go powstrzymać. Pich, Esposito. Do środka Radecki, ale uderzenie prosto w ręce Gliwy. Dobrze, Bjarnason zagrał do środka. Sapała. Doczekał się Szczepańskiego. Ten zagrywa do Braun Forbesa. Braun Forbes w polu karnym. Dobre zejście. Jeszcze odegranie Bjarnason. Niestety prosto w ręce Putnockiego. Dobrze zgarnął tu Jach. Obraca się z rywalem na plecach, podaje do Dankowskiego. Ten zagrywa do środka. Bjarnason, 62 minuta. Odegranie Sapała, wybiega na pozycję Szczepański. To jest jedna z lepszych sytuacji w tym meczu. Szczepański broni bramkarz i Celeban wybija piłkę daleko przed siebie. Ale jeszcze ją zgarniamy. Gryszkiewicz. Sapała do Kuna. Ten może dośrodkować, jednak podaje po ziemi. Sapała. Braun Forbes. Chrapek odbiera mu piłkę i Śląsk w jej posiadaniu. Dobrze Celeban, ale podał wprost pod nogi Petraszka. Wydawało się, że będzie to dobre, a jednak coś nie wyszło. Kun, świetne podanie do niego. Centra na pole karne Musiolik prosto w bramkarza. I nie ma niestety dobitki. To mogła być piłka meczowa. Ostatnia akcja meczu. Kun wznawia grę. Bjarnason. Ładnie ją kontroluje Lukowicz. Nie ma czasu na rozgrywanie. Trzeba frontalnie atakować. Musiolik zastosowany przywilej korzyści. Sapała i 1-0. Musiolik był faulowany, ale sędzia zastosował przywilej korzyści. Co bezwzględnie wykorzystał Sapała. 1-0 dla Rakowa. Wygrywamy to spotkanie. Tym razem logika Ekstraklasy się nie spełniła. Pokonaliśmy jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Chociaż łatwo nie było. Ale jak mawia klasyk, co się odwlecze, to nie uciecze, ale miejmy nadzieję, że jednak z ŁKS-em to się jeszcze nie stanie. Jakaś tam porażka czy coś, bo to by nie było miłe. Statystyki mówią same za siebie, zmiażdżyliśmy Śląska, jeśli chodzi o statystyki, ale jeśli chodzi o końcowy wynik, to jest to skromne zwycięstwo. Sapała piłkarzem meczu, jeśli defensywny pomocnik zdobywa bramkę, to oczywiście zasługuje na ten tytuł. Dobrze zachował się sędzia, stosując przywilej korzyści, bo gdyby go nie zastosował, to mielibyśmy rzut wolny, który wątpię, żebym wykorzystał. Bo do tej pory, powiedzmy sobie szczerze, coś tam trafiłem z tego wolnego, ale nie za dużo i przydałoby się zdecydowanie więcej. No i zobaczmy, jakie będą pytania na konferencji pomeczowej. Przekonamy się, czy będą kreatywne, czy nudne jak najczęściej. Okej, jesteśmy niepokonani. Klasyczne pytanie, czyli będzie klasyczna odpowiedź. Bo co tutaj dużo mówić, tak naprawdę nie koncentrujemy się na serii. No i czekamy na następne, mam nadzieję, lepsze pytanie. Ciekawe, czy kiedyś jakoś te konferencje jakoś fajnie zaktualizują. Okej, wyrównany mecz, decydująca bramka w ostatnich minutach, sporo szczęścia, czy się z tym zgadzam. Przekonamy się, jakie mam odpowiedzi. Czasem trzeba mieć trochę szczęścia, to jest prawda. No wiadomo, też piłka nie chciała wpadać do bramki. Czasem mogliśmy uderzać lepiej, no ale nie zawsze wszystko wychodzi. Czy zagraliśmy, czy Śląsk zagrał dobre spotkanie? Przydałyby się takie proste odpowiedzi jak nie, czy tak. I to by było chyba najlepsza kwintesencja czasem. Takiego pytania. No bo czasem jest takie pytanie, że po co się rozwodzić, można by krótko odpowiedzieć. No a tutaj jednak takich odpowiedzi nie ma. Jeszcze by się przydało, żebyśmy kiedyś może w takiej dalekiej przyszłości mogli sami wymyślać odpowiedzi. No i wtedy by jakoś ten algorytm dobierał, czy na przykład była to pozytywna odpowiedź, czy negatywna. No ale do tego jeszcze daleka droga i wątpię, czy kiedykolwiek takie coś wprowadzą w FIFA. No i okej, potrenujmy naszych piłkarzy. Listkowski się fajnie rozwinął, coraz lepszy też staje się Olkowski. Ogólnie mamy zdolnych młodych piłkarzy. Gryszkiewicz niedługo 70 overalla, jak na lewego obrońcę w Ekstraklasie. Jeszcze jest to młody Polak, no to fenomenalny overall. Teraz gramy z najsłabszą drużyną w lidze, ŁKS-em. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj zawodnicy nieobecni z powodu powołania do reprezentacji. Odczytamy oczywiście tą wiadomość.
Gryszkiewicz, Bjarnason i Kolew, aż 3 piłkarzy, w tym jeden do polskiej kadry. No wiadomo, na lewej obronie nie ma największego komfortu, więc brawo, że Gryszkiewicz dostał powołanie. Gramy na własnym stadionie naszym rywalem ŁKS, znaczy na własnym, wiadomo o co chodzi. Grajmy i pokonajmy tą drużynę, bo jest ostatnia w tabeli. No a nam nic nie może przeszkodzić, no chyba że zagramy fatalne spotkanie, no to wtedy różne cuda mogą się zdarzyć. Dajmy Niewulisa i Nuwie, bo dlaczego by nie? Każdy musi czasem dostać szansę. Zaczynamy, to widowisko! Dobre podanie, nabiega na piłkę Ramirez i uprzedził Niewulisa. Niewulis nie jest w stanie na razie Ramirezowi odebrać piłki, odegranie, Sekulski czeka na kolegów z zespołu, podaje do Wolskiego, broni Gliwa i dobitka do pustej, 1-0. Gliwa niby fajnie interweniował, ale niestety wypluł piłkę wprost pod nogi Wolskiego, który przy dobitce nie miał prawa się pomylić, bo bramka była pusta i gdyby tutaj chybił, no to pewnie długo nie wyszedłby w podstawowym składzie. Zapała przejmuje tą bezpańską piłkę Bjarnason, zagranie do Nuwie, musiał odegrać do środka, Bjarnason, Szczepański, Zapała czeka na kolegów z zespołu, Zapała do Szczepańskiego, jeszcze nabiega świetnie Bjarnason, Birkir, Bjarnason, podanie do Brown Forbesa, może być 1-1, ale Kołba niestety interweniuje bardzo dobrze i będzie tylko i wyłącznie rzut rożny, a mogliśmy z tej akcji wycisnąć zdecydowanie więcej, ale niestety nie udało się. Dobrze tutaj Kalinkowski, do boku jest Grzesik, odegranie piętką Ramirez, Kalinkowski, Ramirez, Kalinkowski, Ramirez, ależ założył nam tutaj siatkę, Gryszkiewicz, nieodpowiedzialne zagranie, Sekulski, Sekulski strzela, błąd Gliwy, no i 2-0. To jest jedna z gorszych interwencji w tej całej karierze, no bo naprawdę fatalnie zachował się nasz bramkarz, wystawił nogę i po tej nodze niestety piłka zatrzepotała w siatce. Jak tak dalej będziesz bronił Gliwa, to Olkowski przywita się z podstawowym składem. No niestety cisną nas jak nie wiem. Co się z nami stało, nie mam bladego pojęcia, ale ŁKS wygląda jak lider, a my jak Spadkowicz, a jest na odwrót i strzał nad poprzeczką Ramireza. Ostatnia drużyna w lidze. Jak tak gra, to ta ekstraklasa jest naprawdę mocna. Wolski, dobre podanie, Sekulski czeka na skrzydłowego, podał do Bryły. Bryła ucieka naszym obrońcom, gramy fatalnie w tym spotkaniu, Bryła bawi się, jak byłby jakimś geniuszem tak technicznym, centra i Sekulski nad poprzeczką. No to jest totalna dominacja ŁKS-u, nie istniejemy na boisku, jesteśmy tylko tłem dla ekipy z Łodzi, tak nie powinno być. Dobrze Ramirez zagrał do środka, Kalinkowski, dojrzał piątka, Łukasz Piątek, dogujmy, jeszcze Piątek! Jak jego odpowiednik z Ligi Włoskiej umieszcza piłkę w siatce. No nie, dramat. Dramat, 3-0 ciśnie nas ŁKS. Ostatnia drużyna w tabeli. No ale to jest logika ekstraklasy. Jak jesteś liderem i grasz ostatnią drużyną, no to musisz przegrać, bo bez tego ta liga byłaby nudna. Świetne panowanie nad piłką Bjarnasona. Zagrał do Sapały, jeszcze Dankowski. Wypuszcza Brown Forbesa. Co wymyśli w tej sytuacji? Podaj do Apolinarskiego, ale ten chybił celu. Wszystko co może dzisiaj to idzie nie po naszej myśli, ale na pocieszenie, następny mecz w Ekstraklasie musi być lepszy. Jeszcze się nie poddajemy, 5 minut do końca, 3 bramki straty. Tylko cud może nas uratować, ale trzeba w niego wierzyć. Kun do środka, Forbes, jeszcze wycofanie, Bjarnason. Birkir Bjarnason dojrzał Sapałę i kapitalnie Kołba. Gdyby tak Gliwa bronił, wynik byłby inny, ale to niestety bramkarz ŁKS-u dzisiaj jest lepszą postacią, a nasz, no delikatnie mówiąc, zagrał jak ręcznik. No i jeszcze jesteśmy świadkami rzutu rożnego. Grę wznawia szybko Bjarnason, żeby linia defensywy nie zdążyła się ustawić. Petraszek niestety uderzył w kozioł i piłka poleciała nad poprzeczką. Gdyby nie ten kozioł, to mogłoby być ciekawie. Koniec. Wstyd, że nada kompromitacja. Przegraliśmy 3-0 z ostatnią drużyną w tabeli. Tak nie przystoi grać liderowi. No ale taka jest ekstraklasa. Tutaj niczego nie można być pewnym. No ale ta interwencja po prostu mnie załamała. Co tutaj planował Gliwa? No zobaczcie. Wystawił nogę i to jeszcze wpuścił. Oj, oj, oj. Powiem szczerze. Olkowski jest już bardzo blisko podstawowego składu, bo jak widzę taki występ bramkarza, no to po prostu mam wszystkiego dość. Wiadomo, Gliwa rozgrywa w miarę fajny sezon. No ale nie można grać takich spotkań, bo one mogą nam zabrać tytuł mistrzowski. Kołba 3 interwencje, Gliwa 2. No ale bramkarz ŁKS-u był w tym meczu o klasę lepszy. No i czas na wywiad.
Okej, koniec serii meczów bez porażki, przynajmniej jakieś inne pytanie. To jest jedyna tak naprawdę zaleta przegrania spotkania. Kiedyś to się musiało skończyć, nie? Tutaj dajmy, że wszyscy się starali, no ale coś nie wyszło. Trzeba wytłumaczyć naszych piłkarzy, żeby podnieść morale w zespole, wiadomo jak to jest. Drugi mecz z LKS-em, szczerze, z tego co pamiętam, to my ich w miarę tak ogrywaliśmy, no ale dobra, może mam jakieś luki w pamięci, tak też może się zdarzyć. Więc dobra, odpowiadamy tutaj jak najlepiej potrafimy i czekamy na trzecie pytanie. Co poszło nie tak? Gdybym wiedział, to by coś poszło tak, jak powinno, a poszło jednak nie tak, więc nie mam bladego pojęcia, co się nie zgadzało. Można powiedzieć, że mieliśmy pecha, no ale można też uznać, że LKS grał po prostu lepiej. No i musimy wyciągnąć te mityczne wnioski, które każdy oczywiście trener wyciąga w naszej najlepszej lidze świata. A i tak co roku dzieje się to samo i dostajemy euro oklep, no ale wiadomo, że wyciągamy wnioski, bo coraz szybciej odpadamy, więc wiemy jak nie marnować sił, bo po co? No i zobaczmy tabelę, 8 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Może być. Przed dwie kolejki do końca, 8 przewagi. LKS do bezpiecznej strefy też traci 8. No, nic w przyrodzie nie ginie. Walczą jeszcze o to przedostatnie miejsce bardzo dzielnie. Wisła Kraków i Zagłębie Lubin to nasi rywale w następnym materiale. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Lukowicz do pierwszego składu i Jolkowski. Szczepański, delikatnie mówiąc, ostatnio jest pod formą. No a po tym występie Gliwy nie chcę go widzieć przez długi, długi czas w podstawowym składzie, bo już Jolkowski gorzej nie da rady zagrać. Wiadomo, że nie można o wszystko winić bramkarza, no ale powiem szczerze, jak ktoś tak gra przed najważniejszymi meczami w sezonie, no to nie jestem w stanie mu zaufać i wolę postawić na młodego, utalentowanego gracza, bo w nim cała nadzieja. Jak nie on, to kto? Ktoś musi nas uratować. No i mam nadzieję, że uda nam się z Wisłą zachować czyste konto. No bo to jest podstawa sukcesu. A w tym jeszcze nie, bo jest konferencja. Właśnie, jeszcze nie ma co kończyć materiału. Okej, o co chodzi z tym? Czekajcie, pytają mnie o Domańskiego, a wyświetla mi się Adamczyk. Coś ewidentnie w tej sytuacji poszło nie tak. No ale okej. Chyba, że źle przeczytałem pytanie. Okej, to mi się podoba. No, źle ewidentnie coś tam musiałem przeczytać pytanie, bo to było coś ze względu na Domańskiego. Pytanie o Adamczyka. Okej. Czy drużyna wywalczy tytuł? Musimy zachować koncentrację, nie gubić łatwo punktów, tak jak z LKS-em i wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Okej. Wisła się nas boi? O, ciekawie. Nie oszukujmy się. Nie spodziewałbym się, że po takim meczu z LKS-em ktoś się nas może bać. Co to za pytanie? Lepiej nie odpowiadać, bo on to może źle wpłynąć na morale. Raków mocny, dojrzały zespół i fajnie, ta konferencja była w miarę przyzwoita, te pomeczowe są gorsze, te przedmeczami są w miarę ciekawe. Jakby dostosowali poziom tych pomeczowych do tych przedmeczowych, no to byłbym zadowolony. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!